Teraz czas trochę o praktykach różnych jeszcze sobie porozmawiać i wymienię wam parę. Dobra, po kolei. Fail Fast. Chodzi o to, żeby jak najszybciej ubijać program w przypadku problemów. Chodzi o to, żeby nie generować niezdefiniowanego zachowania. I to może być yy, różny przypadek, czyli na przykład jakieś nieobsłużone wyjątki. Możemy stosować asercję, czyli assert albo static assert. Czyli ogólnie chodzi o to, żeby w funkcjach konieczne warunki do działania tej funkcji sprawdzić od razu na początku i plusy tego rozwiązania są takie, że właśnie minimalizujemy niezdefiniowane zachowanie, no i jest łatwiejsze debugowanie i szukanie przyczyn problemów. Dalej zasada skauta, czyli ogólnie z kodem jest tak samo jak z biwakiem, jeżeli naśmiecicie powinniście po sobie posprzątać, ale bardzo mile widziane będzie jak jeszcze posprzątacie po innych. Aha i ważna rzecz to sprzątanie ma być w osobnym komicie. Nie mieszajcie ulepszeń takich czysto refaktoringowych Czyli ulepszanie kodu z funkcjonalnością. Plusy tego są takie, że kod może by się stawać tylko coraz lepszy, no i nie będzie Wam się zaciągał dług techniczny, bo taki dług techniczny, czyli kod źle zrefaktoryzowany, ogólnie zły, kiedyś trzeba będzie spłacić. Dry, czyli Don't Repeat Yourself. Ogólnie kod, który jest taki sam albo podobny w paru miejscach, wydziela się do jednej funkcji i ten kod nie, nawet nie musi być identyczny. Jeśli jest podobny, a różni się tylko jedną rzeczą, to też wydzielacie. A ta jedna rzecz, robicie sobie z niej parametr. Plusy oczywiście są takie, że jest łatwiejszy refaktoring, bo co jeżeli robicie sobie taką kopię pastę w powiedzmy czterech miejscach, no i potem się okazuje, że tam był błąd, że albo, że się zmieniła funkcjonalność, teraz ma to inaczej działać i trzeba poprawić. Więc mniej miejsc na błędy. Nie ma pewnego ryzyka, że nie zmienimy wszystkich wystąpień. DRTW. Don't reinvent the wheel. Nie wynajduj koła na nowo. Czyli używamy gotowych bibliotek które już coś robią. No i plusy są takie, że używasz zazwyczaj już przetestowanego kodu, bo ktoś, kto napisał taką bibliotekę i jest ona używana przez wiele ludzi, tysiące, może no tysiące, setki tysięcy, to znaczy, że powinna być przetestowana i bo jeżeli by nie była, no to ktoś na pewno by już zgłosił błędy. No i tak samo, jest mniej miejsca na błędne implementacje, bo jeżeli samemu się coś tworzy, to można nie wpaść na wszystkie przypadki testowe. Aha, jeszcze oszczędzamy czas, no bo jak korzystamy z gotowca, no to łatwiej nam będzie zapoznać się z dokumentacją tej rzeczy, niż napisać pełną implementację od zera. KIS, albo po polsku BUZI, czyli Keep It Simple Stupid, a polska nazwa to bardzo fajnie pasuje, bez udziwnień zapisu idiotą. Staramy się, żeby pisząc kod nie wciskać na siłę jakichś trików, nowości czegokolwiek, które go uczynią bardziej uniwersalnym, czyli także być może łatwiejszym do przyszłego rozwijania, ale które zmniejszają jego czytelność. Więc każde usprawnienie będziemy wprowadzać tylko wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba, i zaraz sobie opowiemy o jagni. Nic na zapas nie piszemy. Plusy są takie, że jest po prostu kod łatwiejszy do zrozumienia, a samo Jagni, you aren't gonna need it. Na pewno zdarzyło się Wam, implementując coś, napisać coś dodatkowego na zapas, bo się przyda, bo będzie potrzebne, bo tak Wam się wydaje. Nie, tak się nie pisze kodu. Nie będzie potrzebne. Nie ma sensu tego pisać na zapas. Robicie absolutnie minimalną rzecz, która jest w wymaganiach, która jest w tym zadaniu. Przede wszystkim też są krótsze czasy kompilacji. Być może coś się kompiluje, a nie jest używane. Po co? Zależności będą mniej skomplikowane, bo coś sobie wprowadziliście, że a to będzie tego używała, a się okazuje, że nie używa. Po co takie rzeczy mają tam leżeć? Ogólnie mniej kodu do analizowania, więc same oszczędności. Nic na zapas nie robicie. I też jest szybsze wyszukiwanie, no bo jak sobie użyjecie Ctrl-F czy tam grepa, no to Wam będzie pokazywał się ten martwy kod za każdym razem. RTFM, przeczytaj dokumentację. Zanim kogokolwiek zapytacie, a potem z tak Overflowa i Google'a. A jeżeli nie uzyskacie odpowiedzi, to wtedy pytajcie ludzi. Plusy oczywiście będą takie, że ci seniorzy, te doświadczone osoby będą troszeczkę bardziej szczęśliwe, że nikt im nie przeszkadza w pracy. Jeszcze jedna zasada: no tests, don't touch. Ogólnie nie refaktoryzujemy, nie poprawiamy kodu, który nie ma testów. W ogóle nie powinniście się tego tykać, bo może być tak, że to ulepszycie w taki sposób. Że się zmieni to zachowanie kodu. Był jakiś szczególny przypadek brzegowy, i dlatego to zostało zaimplementowane w taki brzydki sposób, który się wydaje nieczytelny, a Wy o tym nie wiecie. I kolejna rzecz, nawet jeśli są testy, to nigdy nie zmieniajcie naraz implementacji i testów albo jedno, albo drugie. Plusy są ogólnie takie, że oszczędzicie potencjalnych problemów. A gdybyście znaleźli faktycznie jakąś rzecz i musieli ją poprawić, to najpierw napiszcie testy, a potem zmieniajcie implementację. CQRS może mało popularne w C, bardziej być może w innych rzeczach. Command Query Responsibility Segregation. W czterech słowach oddziel zapis od odczytu. Dobrą praktyką jest, żeby tworzyć oddzielne funkcje, które pobierają dane, a oddzielne, które modyfikują te dane. Zasada 990. 90% zadania wykonasz no, w ciągu 90% czasu na nie przeznaczone a pozostałe 10% zadania wykonasz przez pozostałe 90% czasu. Więc na początku to idziesz wawo, a później w trakcie implementacji dopiero odkrywają się takie wcześniej nieprzewidziane przypadki brzegowe czy zależności. I Zen of Python. Jak sobie wpiszecie import this, to wyświetla Wam się Zen of Python. Taki fajny wierszyk. Warto go znać. To ja zadam zagadkę. Tomek dostał 3 jabłka, ale dwa zjadł. Ile jabłek ma Tomek? Odpowiedź jest taka, że nie wiadomo, no bo nie wiemy, ile miał wcześniej, zanim dostał te trzy jabłka. Morał jest taki, żeby zawsze inicjalizować zmienne. Jeżeli jest zainicjalizowany, to jest fajnie, jeśli to taki ból tutaj nie jest zainicjalizowany, to jest zły pomysł, bo być może jeszcze sam ten ból, czyli samo to completed, gdzieś by przeszło, gdyby była inicjalizacja chociażby w kolejnej linijce, ale jeżeli wyrobicie takiego ifa na niezainicjalizowanej wartości, to macie undefined behavior. I definiujcie własne typy, gdy w kodzie jest pełno nazw domenowych, czyli własnych typów nazwanych odpowiednio, to lepiej się taki kod czyta. Zobaczcie sobie na te dwie funkcje. I zobaczcie teraz. Żeby takie coś zastosować, wystarczy tylko takie linijki dopisać. Using wasz nowy typ, wasza nazwa równa się. No i ten poprzedni typ. Forward declarations. Deklaracje zapowiadające. I powinniście używać deklaracji zapowiadających tam, gdzie to możliwe zamiast inkludów. Czyli przykładowo tutaj w mainie tworzymy sobie zmienną o nazwie Apple typu fruit. To, żeby jej użyć, musicie sobie zainkludować odpowiedni nagłówek, jakiś fruit HPP. Mam jeszcze dla Was pytanie. Jaki rozmiar będzie miał wskaźnik na int? A jaki rozmiar będzie miał wskaźnik na fruit? Wszystko o to się odbija, że rozmiar wskaźnika, niezależnie na co wskazuje, zawsze będzie taki sam i nie jest on zależny w ogóle od typu, na który wskazuje. No i jeżeli nie znamy sobie rozmiaru obiektu, no to nie musimy, na przykład rozmiar obiektu w sensie nie jest potrzebny, to nie musimy inkludować sobie tego includa. Bo każdy wskaźnik oraz referencja mają ten sam rozmiar. Referencja to pod spodem tak naprawdę wskaźnik. I dopóki się posługujemy tylko takimi gołymi wskaźnikami, bez odwoływania się do konkretnych pól obiektu czy zawartości po prostu, to informacja o rozmiarze nie jest nam potrzebna, ani o zawartości. I można wtedy zrobić tak zwaną deklarację zapowiadającą, forward declaration, że mówimy tylko, że fruit to jest jakaś klasa. I możemy sobie używać takiego wskaźnika fruit, ale dopóki nie robimy nic więcej, tylko sobie tak sprawdzamy albo przekazujemy gdzieś wskaźnik, wystarczy nam taka deklaracja zapowiadająca bez żadnego inkluda. A dalej unikamy też niejawnych konwersji, kiedy się dzieją niejawne konwersje. W szczególności gdy macie konstruktor z jednym argumentem. Taki konstruktor oznacza, że wy oczywiście możecie sobie skonstruować Apple podając mu na przykład jednego inta, wagę jabłka, ale to też yy, umożliwia wam robienie niejawnych konwersji z inta na Apple. Czyli musicie uważać na takie konstruktory z pojedynczym parametrem, bo jeżeli macie funkcję take Apple, która bierze jabłko, a podacie mu na przykład inta 150, to tutaj zostanie utworzony obiekt Apple niejawnie. Takich rzeczy powinniśmy unikać i do tego służy takie jedno słowo kluczowe. Explicit. I ogólnie słówka explicit możecie używać przy paru rzeczach i powinno się je stosować przy konstruktorach jednoargumentowych, przy konstruktorach wieloargumentowych też, ale takich, które mają jeden niedomyślny argument. Jeszcze są specjalne operatory konwersji. Czyli gdybyśmy w klasie Apple zapisali taki operator, to by oznaczało, że klasa. Apple może się skonwertować na int z kolei w drugą stronę, czyli to była konwersja z int na Apple poprzez konstruktory, a konwersja w drugą stronę, na przykład z Apple na int, to jest gdy specjalnie sobie taki operator konwersji zdefiniujemy. No a z mojej strony to chyba będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Na razie.